chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz u siebie, bo u siebie wiemy, że musimy wygrywać, no udało się. Mogliśmy, nawet ja miałem dwie sytuacje w drugiej połowie, które spokojnie mogłem zamienić na bramkę, no ale wpadła jedna i to wystarczyło, także cieszymy się bardzo. Zaskoczony jesteś tym, że tak defensywnie grali rywale? Bo grali bardzo defensywnie. Nie, spodziewaliśmy się tego. Przegrali dwa pierwsze mecze, przyjechali na wyjazd cofnięci, ciężko się grało, ale mimo tego stworzyliśmy sytuację i troszkę zabrakło skuteczności z przodu, moim zdaniem. Pierwszą połowę przespaliśmy troszeczkę, no w drugiej połowie już nie wiem, trochę nas pobudził, już może ta pogoda też nas rozkręciła i już wyglądało tu dużo lepiej, skracaliśmy pole gry. Atakowaliśmy, presowaliśmy i ale to wyglądało. Szkoda, że nie strzeliśmy więcej bramek. No, ale z drugiej strony chwała, że z tyłu na zero i to jest bardzo ważne. Nie. Fajnie, że stwarzamy sytuację, dochodzimy do sytuacji bramkowych, tylko trzeba je wykorzystywać, zamieniać na bramki, przynajmniej 2-3 z nich. Myślę, że jak będziemy wykorzystywać, nie? To co mamy, to... Sam chyba też mogłeś coś strzelić, no, nie? Mogłem, kurczę. Szkoda mi bardzo tych sytuacji, bo co najmniej z jedną bramkę, nie? Mogłem się zakończyć. Najważniejsze 3 punkty, nie? No kurde, to jasno. To jest najważniejsze, nie? Słuchaj, zdziwiony trochę, że rywal praktycznie nie starał się atakować? Kurczę, no Kalisja tak jest takim zespołem, który jakoś no, nie stara się, wiesz, konstruować, wiesz, akcję od tyłu, jakoś grać, wiesz, finezyjnie piłką. Generalnie wycofali się, no i czekali tylko na nasz błąd, trener nas uczulał. No, żebyśmy uważali na ich kontry, no i się udało, nie? Najważniejsze 3 punkty, nie? Kurde.